Chwała niech będzie Bogu, bracia i siostry. Moi drodzy, zanim będę dzielił się słowem, tym, co mam na sercu dzisiaj, chciałbym z tego miejsca serdecznie Was pozdrowić i przekazać pozdrowienia ze zboru ze Świdnicy. Dziękuję bardzo, też przekażę. Ktoś powiedział wzajemnie, więc przekażę to za już chyba w środę. Moi kochani, dzisiaj rano, kiedy modliłem się, Bóg dał mi taki obraz i tak zastanawiam się, czy się dzielić z tym z wami, czy to jest tylko dla mnie, ale myślę, że to jest coś ku zbudowaniu przynajmniej dla niektórych z nas. Otóż, kiedy modliłem się, zobaczyłem taki jakby pokój, który napełniały gliniane naczynia. I niektóre te naczynia były popękane. I wiecie, Bóg dał mi takie zrozumienie tego, że nasz skarb, nasze powołanie, nasze nowe życie nosimy w takich naczyniach glinianych, bardzo kruchych, łatwych na zbicie. I to, że one ten skarb trzymają, to jest wyraz łaski Bożej. A to, że niektóre są takie popękane, te garnki gliniane, to jest taka zachęta dla mnie i myślę, że dla każdego z nas, żeby przyjść do tego, który jest garncarzem, który ma moc nad gliną, który ma moc na nowo te naczynia po prostu uczynić. I wiecie, tak dzisiaj jest taki szczególny dzień. Nie wiem, dlaczego jest szczególny, ale tak się wszędzie mówi, że jest szczególny. Jest taka historia w Starym Testamencie, wiecie, gdzie pewnego razu na pustyni Izraelici mieli problem z wężami, pamiętacie? I Bóg kazał sporządzić takiego węża z miedzi. Tak jest, Nehusztan się nazywało to, ten wąż. I każdy, kto na tego węża spojrzał, został zachowany przy życiu. I wiecie, to było naprawdę niesamowite wydarzenie, ponieważ ludzie byli uzdrawiani. Ale potem coś się wydarzyło. Potem przez następne kilkaset lat temu wężowi spalono kadzidła. I wiecie, Bogu to się nie podobało. I to trwało kilkaset lat, aż w końcu jeden z królów, który miał serce jak Dawid, Hiskiasz, wiecie co zrobił? Zniszczył to. I tak sobie dzisiaj pomyślałem, i to kiedy na ten temat myślałem podczas uwielbienia, ktoś zaczął się modlić. Słuchajcie, dobrze jest pamiętać o Dniu Zielonych Świąt, tym sprzed 2000 lat. Ale nie spalajmy kadzidła dla tamtego dnia. Wiecie dlaczego? Bo dzisiaj Duch Święty przychodzi, aby Ciebie napełniać. My służymy żyjącemu Panu, amen? Temu, który ma moc, który tutaj jest obecny i On dzisiaj może Twoje naczynie napełnić na nowo swoim ogniem. Amen? A więc nie spalaj kadzidła Nehusztanowi, coś, co się kiedyś miało miejsce. Ważne jest to, co jest dzisiaj. A dzisiaj mówi, ja przychodzę, Pan mówi, przychodzę błogosławić swój lud. Napełniać ich, czyli nas, swoim Duchem Świętym. I to jest dzisiaj. A więc dobrze o tym pamiętać, bo to początek, to prawda, to jest ważny, szczególny dzień. Wtedy, ale pytanie jest o dzisiaj. Jakim dzisiaj jesteś naczyniem? Czy popękanym, pustym, wypełnionym? Chcę Ci powiedzieć, Bóg chce, żebyś przyszedł do Ducha Świętego, do Pana, On Cię napełni Duchem Świętym i sprawi, że ten gniany garnek będzie mógł nieść to wielkie poselstwo, jakim jest Ewangelia. Amen? A więc, moi drodzy, dzisiaj oczekujmy Pana, który przyjdzie i dotknie Twoje serce, poruszy Ciebie, napełni swoją mocą. Dzisiaj. Bo dzisiaj świat potrzebuje Ewangelii. Moi kochani, jestem bardzo poruszony wczorajszym wydarzeniem, tymi wszystkimi świadectwami. I wiecie, tak też modliłem się, o czym dzisiaj zwiastować, co dzisiaj opowiadać. I powiem Wam, mam takie przekonanie, żeby się podzielić swoim świadectwem. Mojego nawrócenia. Ale chciałbym też z tego miejsca powiedzieć bardzo jasno, że kiedy patrzymy na nasze życie z punktu Bożego, z punktu widzenia Biblii, to musimy powiedzieć bardzo ważną jedną rzecz. Nasze życie było przegrane. Nasze życie było brudne, nasze życie było do niczego. Naszym życiem nie ma się co chwalić. Wiecie, to co jest wspaniałe w naszych świadectwach, to to, co Bóg zrobił z naszym życiem. Amen? Pomimo tego, jakie ono było. Wiecie, my jako ludzie mamy nieraz taką tendencję zwracać większą uwagę na świadectwach na ludzi,
niż na Boga, który czyni wielkie rzeczy w życiu tych ludzi, pomimo ich kiepskiego i marnego życia. I mówimy, och, taki bandyta i się nawrócił. Zabił 15 osób i patrzcie, i się nawrócił. Chwała Panu. Taki alkoholik, pił już wszystko i się nawrócił. Moi drodzy, z Bożego punktu widzenia, czy to był bandyta, czy alkoholik, czy jakiś tam inny człowiek, nie ma to znaczenia. Wszyscy oni, wszyscy szliśmy drogą do piekła. Wszyscy. I to, co jest niesamowite, to to, co nasz dobry Bóg w swojej łasce zechciał zrobić z naszym brudnym i zepsutym życiem. Nie jest tak? Dlatego chciałbym nas teraz zachęcić. Otwórzmy sobie Biblię. Macie Biblię? Pokażcie. Bo ja tu wczoraj pytałem o to i niewielu podniosło. No, dzisiaj więcej. Chwała Bogu. Pytanie do reszty. Gdzie macie swoje Biblię? W domu. W domu, jasne. Biblię musisz mieć w swoim sercu i dobrze nosić do zboru. W naszym kościele kiedyś powiedziałem tak, słuchajcie, ten pulpit to nie jest miejsce nauczania ex cathedra, pełnego, nieomylnego. Po to masz Biblię, żeby sprawdzać, co tutaj się głosi. Amen? I kiedy głoszą prawdę, mówisz amen, a kiedy nie głoszą prawdy, mówisz nie zgadzam się z tym. Nie amen. Dlatego macie Biblię, sprawdzajcie, co dzisiaj będę do was mówił. Widzicie mnie po raz pierwszy. Tutaj brat Mirek zrobił krok wiary i mnie zaprosił. Co z tego będzie, ja nie wiem. Ale otwórzmy sobie Księgę Izajasza, 61 rozdział. I chciałbym, żebyśmy odczytali 10 wiersz. Wierzę, że ten wiersz jest dla nas dzisiaj bardzo ważny, ponieważ zwraca uwagę na to, co Jezus dokonał w twoim życiu, pomimo twojego życia. Czytamy tak, strona 808. Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zabój jak kapłan i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Wiecie, o czym mówi tutaj prorok? O tym, że doznał cudownej łaski. Mój Bóg, Jego Bóg nakrył go, przykrył go, ubrał go w szaty zbawienia. A więc Izajasz nie mówił sobie tak, cóż takiego uczyniłem, że Pan mi taką wielką łaskę okazał. Bóg nam okazuje łaskę, ponieważ jest dobrym, wspaniałym Bogiem. Amen? I tę łaskę okazuje nam pomimo naszego życia. Nie zapominaj o tym. Nie zapominajmy o tym, że to my dostąpiliśmy łaski od Pana, a nie zrobiliśmy łaskę Jemu, że się nawróciliśmy. A kiedy patrzę na nieraz na chrześcijan, to mam takie wątpliwości. Kto komu łaskę okazał? To Bóg nam łaskę okazuje, kiedy daje nam miłość, przebaczenie grzechów i mogę ją przyjąć. Nie na odwrót. Nie na odwrót. Już tak mnie prosisz, dobra, to już nawrócę się. No dobra, niech się będzie. No przyjdę do zboru, no dobra. Kto komu łaskę okazał? I dlatego dobrze jest, aby każdy z nas, dlatego że każdy z nas ma swoje własne świadectwo nawrócenia. Abyście, moi drodzy, tym fragmentem się modlili. Wiecie, co ten fragment czyni? Zwraca uwagę na właściwą osobę. Nie na ciebie, nie na mnie, na Boga. Będę radował się z Boga mojego zbawienia. Amen? Świadectwo musi wywyższać Boga, nie człowieka. Gdyż to On oblógł nas w szaty zbawienia. Dlatego dobrze by było, żeby niektórzy z was, tak jak Dawid, ja to często robię, jak Dawid w jednym z psalmów się modlił, Panie, przywróć mi radość z wybawienia mojego. Drogi bracie i siostro, kiedy ostatni raz Bogu dziękowałeś w modlitwie tak szczerze? Panie, dziękuję Ci, że mnie zbawiłeś. Kiedy ostatni raz? Może najwyższa pora przypomnieć sobie, kim jesteś i komu to zawdzięczasz. Amen? Zachęcam do tego. Zachęcam do tego. Wiecie, co to czyni? To chroni serce przed zgorzkością, przed zniechęceniami, przed narzekaniem, przed biadoleniem. Przypomnij sobie, z czego Bóg cię wyrwał i podziękuj Mu za to. Naprawdę są wspaniałe rzeczy.
Wczoraj słyszeliśmy dużo świadectw, w jaki sposób Bóg zmienia życie człowieka. I za każdym razem, jakie by to nie było życie, czyni to w sposób wielki i wspaniały, naprawdę niesamowity. Ja takiego życia nie miałem. Miałem zupełnie inne życie, ale to było życie normalnego, zwykłego grzesznika. Wiecie, kiedyś Biblia mówi, Jezus mówi takie coś, że są dwie drogi, szeroka i wąska. I ta szeroka prowadzi do potępienia, prowadzi na śmierć. Co jest cechą szerokiej drogi? Na szerokiej drodze się wszyscy zmieszczą. I kiedy patrzymy na grzeszników, na ludzi, którzy są wokół nas, to możemy zobaczyć, że na tej szerokiej drodze są porządni ludzie, dobrzy, uczciwi, szlachetni i są ci na skraju tej drogi tacy najgorsi. Takie doły społeczne. Pijacy, alkoholicy, narkomani, złodzieje. I ci z tej lepszej strony szerokiej drogi od nich się trzymają z daleka. Nie mamy nic wspólnego z wyjątkiem tej samej drogi. To ich łączy. Mimo, że oni się nie chcą połączyć. I ci tacy pachnący grzesznicy idą do tego samego miejsca, co ci śmierdzący grzesznicy. Wiesz o tym? A więc nie myśl sobie, że byłeś lepszy, bo takiego czegoś nie robiłeś. Nieważne. Biblia mówi, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, a w innym miejscu wszyscy, którzy zgrzeszyli, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. A zapłatą za grzech jest śmierć. A więc nieważne, czy będziesz pachnący perfumami szedł do piekła, czy śmierdzący z jakimś kanałem szedł do piekła. Ten sam cel jest na końcu. Amen? Dlatego, moi drodzy, dzisiaj chcę was zachęcać wszystkich, siebie również, abyśmy w naszych sercach wzbudzili wielkie w sercu dla Boga dziękczynienie. Boże, dziękuję Ci, że mnie wyrwałeś z tej drogi. I nie patrz na to, czy byłeś pachnący, czy śmierdzący. To nie ma znaczenia. Będę cieszyć się z Boga, który mnie obłógł szatami zbawienia. To się liczy. Amen? Jesteście na to gotowi? Pochylmy swoje głowy. Podziękuj teraz Bogu za swoje zbawienie. Powiedz, Boże, dziękuję Ci, że wyrwałeś mnie, że właśnie dałeś dla mnie tę łaskę. Halleluja. Tak, Panie, ja teraz Tobie chcę dziękować raz całym tutaj kościołem zebranym, z moimi braćmi i siostrami za moje zbawienie, za moją zmianę w moim życiu, Panie. Dziękuję Ci, że pomimo mojego życia, Panie, pomimo moich złych dróg, Panie, niewłaściwych pragnień, Panie, złych rzeczy w moim, Panie, życiu, Ty jednak okazałeś mi łaskę i dałeś mi zbawienie. Tak, Panie, raduję się z tego i wesele i dziękuję Ci, że mogę być dzisiaj wśród Twoich dzieci, Panie, wśród tych, których Ty wybrałeś swojej łaski i miłości. Tak, Panie, proszę Cię, aby teraz Twój Duch Święty wlał radość do naszych serc, Panie. Odnowił radość z tego, że należymy do Ciebie, Panie. Że naszym przeznaczeniem jest niebo. Przebywanie z Tobą, Panie, w Twojej obecności. Tak, Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Panie, że możemy teraz radować się z tego, że okazałeś każdemu z nas łaskę. Tak, Tobie niech będzie chwała i cześć. Amen. Amen. Rób to często. Rób to często. Dziękuj Bogu za swoje zbawienie. Naprawdę doświadczyliśmy łaski Bożej. Moi kochani, jakby tak powiedzieć bardzo krótko i zwięzło, ja byłem grzesznikiem z tej lepszej strony. Z tej takiej bardziej pachnącej. I też trzymałem się troszeczkę z dala od tej takiej gorszej strony. Wiecie, kiedy miałem 20 lat... Jest to czas matur, czas podejmowania decyzji. To był też taki czas w moim życiu, kiedy młodzi ludzie pytają, co dalej. Ja, kiedy pytałem się, co dalej, było takie wydarzenie bardzo wstrząsające w moim życiu. W 5 klasie w technikum nasz kolega w ciągu tygodnia zachorował i zmarł. Miał wtedy niecałe 20 lat. I wiecie, to był taki dla mnie bardzo mocny wstrząs, ponieważ wcześniej jakoś nie myślałem o tym, że umierają młodzi ludzie. Jakoś sobie myślałem, mając wtedy 20 lat, że śmierć to jest problem starszych. I nagle taki wstrząs. Pamiętam, przychodziłem wtedy do szkoły. Koledzy tacy byli bardzo smutni, nie wiedziałem, co się stało. Mówią, wiesz, Arek umarł. I to było takie bardzo wstrząsające, ale to było wydarzenie, które zwróciło moją uwagę na kwestie życia, śmierci, na kwestie Boga. Takie rzeczy się pobudziły w moim sercu. I wtedy w takim przypływie różnych przemyśleń postanowiłem, że chcę poświęcić się Bogu.
A więc skierowałem swoje kroki w kierunku zostania duchownym. Żyjemy w takim kraju niestety, że kiedy mówimy o służbie Bożej, służbie dla Boga, to mamy tylko dwie opcje. Dla mężczyzn być księdzem albo zakonnikiem, a dla pań być zakonnicą. Ja wcześniej nie wiedziałem, że są jakieś inne wyznania oprócz świadków Jehowy. No, o czymś to świadczy. Być może za mało głosimy Ewangelii i za mało się wdrażamy jeszcze w świadomość ludzi i wszystko co inne to jest takie dziwne albo sektą. I wtedy właśnie takie moje postanowienie, że po prostu udam się, poświęcę się dla Pana Boga, aby służyć ludziom. I złożyłem podanie do seminarium duchownego we Wrocławiu i zaczęła się moja taka przygoda w tę stronę. Także moje powołanie zaczęło się od mojej decyzji. Nieraz chłopcy, którzy idą do seminarium, mają różne motywacje. Moja była taka, że po prostu chciałem służyć Bogu. I wiecie, przez pierwsze 4 lata pobytu na tej uczelni, w tym seminarium, miałem taki mały problem. Ciągle pytałem Boga, Panie Boże, czy ja siebie sam powołałem do tego, czy to jest Twoja wola? I powiem Wam, że po kilku latach takiego modlitwy, zastanawiania się, Bóg dał mi odpowiedź na ten temat. I to był taki pierwszy raz, kiedy usłyszałem w swoim sercu Boży głos, Boże Słowo. Było to o tyle niesamowite, że ten czas poprzedziło takie zmaganie dosyć mocne, co mam dalej robić, jak mam dalej żyć. Nie chciałem być duchownym czy księdzem tylko dlatego, że tak jest na przykład łatwiej, wygodniej. Chciałem mieć od Boga takie potwierdzenie dla swojej służby. I wiecie, ponieważ go nie miałem przez te 4 lata, podjąłem decyzję, że wystąpię w seminarium. Ale tej nocy czy tego wieczoru przed spotkaniem się z rektorem byłem się modlić w kaplicy. I powiem Wam, możecie w to wierzyć albo nie. Nie wiem, czy wiecie o tym, że dla Boga nie ma problemu mówić do człowieka wszędzie, gdzie On jest? Nawet w kaplicy seminaryjnej? Amen, chwała Bogu, tak jest. Chociaż nasi bracia i siostry na to różnie patrzą. Ale ja wierzę w to, że Bóg nie jest ograniczony niczym, aby dotknąć Twojego serca. I wiecie, tego wieczoru, kiedy wychodziłem już z kaplicy po modlitwie, taka myśl do mnie przyszła. Zobacz Księgę Izajasza 41:8. Tak mi się to nagle skądś wzięło w sercu. Ja wiedziałem, że to był głos Boży, że to na pewno od Boga jest. I wiecie, w moim pokoju otworzyłem sobie Pismo Święte i to było dokładnie 28 października 1987 roku. Daty, kiedy Bóg do mnie mówi, zapisuję sobie w Biblii. Dobrze mieć taką własną historię objawienia. Amen. Jak wasze Biblie wyglądają? Są czyste, nieskażone, żadnym odciskiem palców, żadną kreską nie ma nic z nich? Wiecie, ktoś kiedyś taki powiedział bardzo fajne zdanie. Jeżeli twoja Biblia jest bliska rozpadu, to tobie to na pewno nie grozi. Amen. Czytaj Pismo Święte. Czytajmy Pismo Święte. I w tym wierszu tak jest napisane. Lecz Ty, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela, tu którego pochwyciłem na krańcach ziemi, mówiąc do Ciebie, sługo moim jesteś, wybrałem Cię, a nie wzgardziłem Tobą. Wiecie, po takim słowie wszystkie wątpliwości odeszły natychmiast. I tak jak mi się ciągło przez pierwsze 4 lata w seminarium, następne 2 poleciały błyskawicznie. A więc mówię to po to, żebyście wiedzieli, że ja byłem księdzem z przekonania. I żaden innowierca po prostu mnie nie przekonałby, ponieważ miałem słowo od Boga. Takie miałem przekonanie. I kiedy później już skończyłem studia, kiedy pojechałem na swoją pierwszą parafię, jak się okazało potem ostatnią, co jakiś czas miałem rozmowy z ludźmi z innych kościołów, z zielonoświątkowcami, ze Świadkami Jehowy i po prostu na starcie nawet ich nie słuchałem. Oni mówili sobie coś, a tak, ale ja wiedziałem swoje. Wiecie, i to jest właśnie ta siła, która sprawia, że możesz trwać przy Jezusie. Jeżeli Bóg coś do ciebie powie,
to jest jak taki wbity gwóźdź w ścianę. Trzymasz się tego i nieważne, cokolwiek to będzie mówił później, nie ma to znaczenia. I tak jest w moim życiu od 13 lat. Bóg mi potem powiedział coś więcej. Bo wiecie, Pismo Święte to coś więcej niż tylko jeden wiersz w Księdze Izajasza. Amen? To jest całe Pismo Święte, cała Boża wola. I kiedy zacząłem wzrastać w takim właśnie poznawaniu Bożego Słowa, Bóg zaczął mówić coraz więcej. Ale zanim do tego doszło, minęło po prostu 5 lat mojego bycia księdzem. To było już tak dawno temu, także moje nowe życie już ma 13 lat, także tamto już jest mniejsze niż to nowe. Cieszę się bardzo z tego powodu. I powiem wam, bardzo szybko okazało się później już w takim normalnym życiu, jak łatwo jest po prostu wpaść w pewne takie przyzwyczajenia. Wiecie, na początku, kiedy byłem takim bardzo młodym, gorliwym księdzem, wydawało się, że wszystko będzie zawsze super idealnie. Ale potem przyszło życie. Potem przyszły różne doświadczenia, różne próby, przyszła rutyna. I wiecie, tak gdzieś po 2 latach zobaczyłem, że wcale nie jestem szczęśliwszy, mimo tego, że osiągnąłem swój cel. I był taki czas, że męczyłem nieraz ludzi, pytając się, czy ty jesteś szczęśliwy? Powiedz mi, czy ty jesteś szczęśliwy? Odpowiedzi były różne, ale to pytanie płynęło stąd, że ja nie czułem w swoim sercu takiego spełnienia. Ciągle mi coś brakowało. Co jest? Jestem w tym prawdziwym, jedynym, najważniejszym kościele. Tak wierzyłem wtedy. Jestem księdzem, który ma nałożenie rąk, począwszy od Piotra. Oczywiście to jest mit, ale tak wierzyłem wtedy. Mam pełnię sakramentów. Ojejku, same takie plusy. I coś w moim sercu jest nie tak. Nie jestem szczęśliwy. Nie jestem szczęśliwy. I wiecie, całe szczęście, Bogu za to zawsze dziękuję, o tym zawsze mówię, tak się złożyło, że na tej parafii była katolicka odnowa w Duchu Świętym. W tamtych czasach był to jeszcze taki ruch w miarę niezależny od hierarchów, ale już za moich czasów coraz mocniej ta ręka tam się zaciskała i było już tak, że każda wspólnota musiała mieć swojego księdza opiekuna. Ponieważ kolega na parafii miał ministrantów, to mi przeznaczyli odnowę. No i tak stałem się opiekunem odnowy w Duchu Świętym. Nie będąc ani nowonarodzonym, ani ochrzczonym Duchem Świętym, po prostu z urzędu miałem tam pilnować prawowierności nauki. No i to robiłem. I wiecie, były momenty, kiedy tam mnie wcale nie ciągnęło na te spotkania, ale były momenty, kiedy musiałem pójść na takie spotkania. I kiedy słyszałem na przykład zwiastowanie o krwi Jezusa i tak dalej, mówiłem amen, to prawda, ale jeszcze musimy iść na mszę, jeszcze musimy Marię czcić, jeszcze musimy to, musimy tamto. A więc byłem takim, który pilnował, żeby to wszystko było jakby w ramach doktryny katolickiej. Tak od środka na to patrząc, odnowa zawsze była postrzegana jako taki ruch takich małych heretyków. Nie wiadomo, co z tego będzie. I to wiecie, nie przypadkiem, bo wiele zborów w Polsce teraz, takich niezależnych, ma korzenie właśnie z odnowy, bo wychodzili ludzie, bo poszli za Bożym Słowem. Ale dzięki temu coś zaczęło się dziać w moim sercu, ponieważ pierwszy raz w życiu właśnie wtedy zacząłem spotykać się z działaniem Boga poza oficjalnym obiegiem. Wiecie, ja byłem nauczony, że tylko ksiądz wszystko robi prawdziwie. Jak odprawia mszę, to jest najprawdziwsze z prawdziwych. Jak ksiądz odpuszcza grzechy, to jest najprawdziwsze z prawdziwych. I teraz nagle przychodzisz na spotkanie ludzi tak zwanych świeckich, których prowadzi tak zwany świecki jakiś lider i oni mówią, że Bóg im przebaczył grzechy bez księdza, że mają dobry czas bez księdza, że Duch coś zaczyna robić i to było takie dziwne, o co chodzi. I wiecie, tam były takie naprawdę działania Bożej mocy. Były przypadki uzdrowienia z chorób. Chyba raz jedna osoba była z raka uzdrowiona, uwolnienia z papierosów. I wiecie, to mi się w mojej księżowskiej głowie nie mieściło. Jak to jest? To ja fachowiec, wykształcony w temacie, właściwie wszystko tutaj czytający jak trzeba i to się nie dzieje. Dlaczego na tych mszach, które ja odprawiam, nikt się nie nawraca, nie ma uzdrowień? Co jest? I to był taki dylemat. I wiecie, pewnego dnia, to już był chyba 3. rok mojego prowadzenia tej odnowy, okazało się, że
ta grupa dla mnie wtedy nagle się rozpadła. To pewnego dnia przyszli ludzie i powiedzieli, że chcą się spotkać z nami. No to dobra, spotkamy się. I tam jak nam wywalili z grubej rury, w co nie wierzą i w co wierzą, to normalnie wszystkie włosy nam się na głowie zjeżyły. I mówię, o co chodzi? Ja mówię, o co chodzi? I oni mówią tak, proszę księdza, no bo gdzie jest czyściec na przykład, gdzie są takie rzeczy, my już nie możemy dłużej tak się w takim kompromisie iść, my musimy iść za Bożym Słowem. Ja tak się na nich patrzę, mówię, co wy gadacie? Jak, gdzie pójść? Przecież każdy wie, że Pan Jezus założył Kościół katolicki. To jak wy chcecie pójść z całości, z pełni, gdzie? Do czego? Do jakiejś cząstki? I to był szok. I wiecie, po tym spotkaniu z odnowy, która miała prawie 100 osób, zostało tylko 4. Wszyscy poszli. Ja mówię, hejku. I to był taki wstrząs. Nie bali się, że mogą pójść do piekła, albo do czyśćca, albo jakieś ekskomuniki od księży. Nie bali się tego. I wiecie, to zaczęło po prostu mnie troszeczkę drażnić, irytować. Najgorsze było to, że do tej pory, ja zawsze lubiłem Pismo Święte czytać. Ale po takich dyskusjach, po takich różnych sytuacjach musiałem poszukać sobie argumentów biblijnych, żeby z nimi rozmawiać. A więc zacząłem troszkę czytać to Pismo Święte inaczej, żeby mieć argumenty biblijne, bo moich tradycyjnych czy teologicznych nie chcieli słuchać. No na przykład pytają, gdzie jest ten czyściec? A my słuchajcie, w Biblii wprawdzie nie ma, ale tradycja Kościoła już od początku, to znaczy, czytaj, od VI wieku, czyli minęło 600 lat, czyli to znaczy od początku. Od początku tak było. Ale oni mówią, proszę księdza, ale gdzie w Biblii? No i tutaj był dylemat. Ta grupa, która odłączyła się, założyła własną społeczność. Część ludzi poszła do zboru zielesiątkowego. W tamtym mieście ten zbór był za rzeką, za mostem, a więc wiadomo, że jak już nie było go u nas, to był za mostem. I to takie było właśnie stwierdzenie. To jest taka jakby jedna, taki jeden rys tego, co się działo w moim sercu, a więc poszukiwania Bożej odpowiedzi. Druga rzecz, też myślę z łaski Bożej, tak się stało, że w tej szkole, której ja uczyłem religii, tam przybył pastor uczyć geografii i historii. I co jakiś czas mieliśmy tam takie różne rozmowy, bardzo kulturalne, wcale nie konfliktowe. Ale kiedy był jakiś dylemat, to co mnie bardzo ujęło i co sam teraz jakby robię i zachęcam innych, za każdym razem, kiedy była trudna kwestia, on mówił tak do mnie, dobrze, ale niech to ksiądz sprawdzi w Biblii. Wiesz? Niech Boże Słowo nas przekonuje. Niech Duch Święty to robi, a nie my. Najlepiej jest, kiedy Duch Święty przekonuje o grzechu. Amen? Wtedy wie, że ci nikt nic nie wmówił, nic ci nie wcisnął, to przychodzi z Bożego objawienia. I wiecie, do tego doszło to, że z drugiej strony moja duchowość była taka bardzo wtedy już też taka pusta, wyschła. Stałem się takim rutyniarzem, jeżeli chodzi o te swoje święte wszystkie czynności. Robiłem je dosyć tak szybko, zgrabnie. Ludziom się podobało, bo było krótko i szybko. Jeszcze pośpiewana msza, także było fajnie, ale to nie dawało mi żadnej satysfakcji. Wiesz, siedzisz w konfesjonale, słuchasz ludzi, którzy mówią swoje grzechy. I najgorsze było to, że co tydzień ci sami przychodzili z tymi samymi grzechami i po pewnym czasie już mi się nawet nie chciało słuchać, jak mi dobrze, idź. Bo raz powiedziałem dobrą naukę, wydawało mi się, zachęciłem, drugi raz, a on ciągle z tym samym przychodzi, mówi, a dobra, trudno, byle tylko zapukać w deskę i spokój. Pamiętam pewnego razu taki ktoś przyszedł, wyznał swoje grzechy i miałem taki wtedy dobry dzień, taki natchniony. Zacząłem mu mówić, tak, taką naprawdę, taką, tak mi się to podobało, co mówiłem. I po pewnym czasie, tam po kilku minutach, ten dziadek mówi, proszę księdza, głośniej, bo ja nic nie słyszę. Ja mówię, dobra, jesteś rozgrzeszony. Moi drodzy, ale tak naprawdę, tak już na poważnie, byłem świadomy swoich grzechów. I wiecie, to była taka kolejna rzecz. I w końcu przyszedł taki moment, gdzie już byłem taki już bardzo zdesperowany tym wszystkim. Powiedziałem, Boże, mówię, Panie, pokaż mi w Biblii. Jeżeli Ty założyłeś swój Kościół, to ja będę księdzem do końca życia i to mi się nie stał. Ale jeżeli pokażesz mi całkiem coś innego, zrobię to, co Ty mi powiesz.
I wiecie, zacząłem czytać Pismo Święte zupełnie inaczej. Taki czas poszukiwania Bożego światła to był prawie rok. W tym czasie czytałem jeszcze raz książki katolickie, teologiczne i protestanckie. Po prostu szukałem światła. I wiecie, im dłużej byłem w Biblii, tym coraz więcej było różnych pytań, ale one i tak nie miały mocy jeszcze dokonać pewnych zmian w moim życiu. To, co się wydarzyło takiego bardzo przełomowego, to był wrzesień 1994 rok, a więc już jakiś czas temu. Było to przed mszą wieczorną, którą miałem odprawiać i w tamtym okresie czytałem list do Hebrajczyków. I wiecie, podczas lektury tego listu przed mszą wieczorną, mówię to dlatego, że w teologii katolickiej msza jest ofiarą również, a więc wierzy się, że kiedy ksiądz składa na ołtarzu ten opłatek i kielich z winem, dokonuje prawdziwej ofiary, a więc jakby ponownie jest Jezus składany w ofierze. I kiedy kiedy czytałem ten list, doszedłem do 10 rozdziału wtedy i to był moment przełomu w moim życiu, dlatego że Bóg wtedy dał mi objawienie tego słowa. Od razu uprzedzę pewne pytania. My w seminarium też to czytaliśmy, ale czytaliśmy z komentarzem, nieomylnym komentarzem. Rozumiecie to? Klerycy w seminarium czytają Pismo Święte, ale czytają z komentarzem, słuchają komentarza i nie mogą sami myśleć. Bo jeżeli mają jakieś myśli, to prawdopodobnie złe, dlatego że Kościół Matka, nie wiem czego nazywają Kościół Matka, ale tak nie będzie, dlatego że Kościół Matka przez swoich tam tych najwyższych biskup papieży nieomylnie wykłada Biblię. Dlatego katolicy mają Biblię, ale mają Biblię z komentarzami, po to, żeby wiedzieli, jak mają myśleć. A więc jeżeli jest napisane w Biblii, że to jest białe, jest gwiazdka pod spodem, na pewno to jest białe. Aha, no to jest białe. Potem czytasz inne miejsce i tam masz szare w tekście biblijnym, jest gwiazdka i komentarz, nie, to jest białe. Aha, to jest białe. I tak to czytasz. Wiecie, mówię o pewnym sposobie myślenia, manipulacji Bożym Słowem. I wiecie, czytam to wspaniałe miejsce, miejsce mojego oświecenia. To jest 10 rozdział, 12 wiersz. Mowa tu jest o Jezusie Chrystusie. Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Amen. Właśnie. Raz na zawsze jedną ofiarę. Wiesz, kiedy to przeczytałem, teraz mi aż dreszcze przechodzą, kiedy to przeczytałem, wtedy mi, jejku, o co chodzi? To tak jakby ktoś taki młotek i dał w głowę. Raz na zawsze jedną. I takie pytanie, to co ja teraz będę robił? Przecież za 15 minut ja idę składać kolejny raz kolejną ofiarę. Ale Jezus powiedział, Biblia mówi, że złożył On raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy. I 14 wiersz, albowiem jedną ofiarę uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. I 15 wiersz, poświadcza nam to również Duch Święty. I wiecie co? Pomyślałem sobie, jestem bezrobotny. Nie mam co robić. Ofiara została dokonana. Została dokonana. I to było takie niesamowite. Pamiętam, że wtedy poszedłem na dół do kościoła, tam do zakrystii. Już te słówka zapominam, to jest też cudowna rzecz. Do zakrystii i tam wziąłem taką grubą książkę, to się nazywa mszał. I z tego mszału ksiądz odprawia mszę, więc czyta tam te wszystkie teksty i tak na marginesie, żebyście też zrozumieli, że można być tak szybko rutyniarzem. Wiecie, czytasz w kółko te same teksty. Ja w ciągu swojego krótkiego życia kapłańskiego, czyli 5-letniego, odprawiłem tak lekko licząc około 2000 mszy. A więc nie da się za każdym razem wczuć w tekst jak za pierwszym razem. Potem po prostu czytasz i wiecie, i tam mieścisz się w ciągu zwykłego dnia w 10 minut i już. A że wszystko ważne, ksiądz jest ważnie wyświęcony, to Pan Bóg mówi, okej, może być. Wszystko jest ważne. A więc, moi drodzy, wziąłem ten mszał i zacząłem przeglądać te wszystkie modlitwy. I na 100 modlitw tylko jedna była biblijna, czyli nie mówiła o ponownej ofierze, nie prosiła o to, żeby Bóg uznał tę ofiarę na ołtarzu za tą samą, co Jezus złożył na krzyżu, a wszystkie inne o tym mówiły. Taka jest teologia. I wiecie, w moim sercu zaczął się robić taki mały zgrzyt. Później, mając taką świadomość,
Duch Święty już we mnie mocno pracował i były takie sytuacje, były takie msze, kiedy stałem za ołtarzem i dosłownie czułem ogień w butach. I mówię, Boże, stoję w niewłaściwym miejscu, nie mogę tego robić. I wpadłem na genialny pomysł. Zacząłem robić biblijne msze święte. A więc wszystkie fragmenty o ofierze zacząłem opuszczać. Ja co będę je czytał? I znowu już dylemat. Wiecie, ksiądz to jest taki facet, bardzo skomplikowany człowiek. Dlatego, że tak, teraz chcąc być wiernym Biblii, opuszczam teksty o ofierze i jednocześnie automatycznie jestem wobec mojego kościoła, który mnie wyświęcił, żebym składał ofiary. Tak między młotem a kowadłem. I tak jak się nie obrócisz, zawsze masz plecy z tyłu. A więc zaczęło coś się we mnie dziać. To był październik, potem w listopadzie przyszły kolejne takie w Polsce powszechne święta, zaduszki, z modlitwy za zmarłych. I to w ogóle jest jakaś, no, taka schiza, no bo tak, modli się na różańcu do Marii, za zmarłych w czystu, którego nie ma, żeby Bóg ich przyjął do nieba. No to jest w ogóle jakieś chore. A na końcu jeszcze ma za to kasę. No bo wiadomo, że każda taka koperta to jest za duszę, za jakąś tam wkładką pieniężną. I wiecie, to wszystko zaczęło robić we mnie taki zgrzyt. Ale potem przyszły takie już mniej emocjonalne sytuacje, a więc pytania racjonalne. I tutaj widzę, że jeżeli człowiek od razu za Bogiem nie idzie, ma tendencję wpadać w kompromisy. I potem przyszły pytania. Dobrze, ale co będziesz potem robił? Jeżeli na przykład byś chciał pójść z kościoła, gdzie będziesz mieszkał? Gdzie będziesz pracował? Za co sobie kupisz jedzenie? I faktycznie, wykształcenie, moja wypłata, moje mieszkanie, moje jedzenie, wszystko miałem na plebanii od kościoła. I wiecie, i wielu księży być może ma dylematy, ale nie wiedzą, co z tym zrobić. Dlatego, że to jest jedyna rzecz, jaką potrafią robić. A więc co, wyjść z plebanii, no i co dalej? Dwie walizki koło siebie i co? I stoję na ulicy? A więc zacząłem sobie tak myśleć, że może ustawić je tak, w taki sposób w życiu, że będę miał taką nową świadomość, biblijną świadomość, no ale muszę żyć w starych warunkach, no bo nie ma szansy na inne. Wiecie, wiem jedną rzecz. Kompromisy zawsze prowadzą do upadku. Zawsze. I to działa w przypadku nawracających się księży, czy też nawróconych chrześcijan. Amen. Już teraz nie patrz na mnie, pomyśl o sobie. Ile razy wszedłeś w kompromis, on zawsze prowadzi do upadku. Zawsze. Ja Bogu dziękuję za kolejny raz, za Jego łaskę, ponieważ znając siebie, swój charakter, prawdopodobnie bym sobie jakoś to odpuścił i już jakoś żył dalej. Ale w grudniu tego samego roku była taka szczególna noc, która zmieniła całe moje życie, która pchnęła mnie do decyzji. O tym mówiłem właśnie wczoraj. Otóż właśnie kiedy szedłem spać, już leżałem w łóżku, znowuż ten sam głos, co sprzed lat. Jedno pytanie. Gdybyś tej nocy zmarł, gdzie byś się znalazł? I powiem wam, kiedy Duch Święty pyta człowieka, to ty wiesz, że to jest Duch Święty i wiesz jeszcze jedną rzecz. Jego nie da się oszukać. On ma cię jak na widelcu. Cię po prostu widzi całkowicie i wie. Nawet myśl o kłamstwie ci może przez głowę, ponieważ wiesz, że on wie. I to pytanie było bardzo wstrząsające. I powiedziałem, Boże, ja nie wiem. Nie mam pewności, co by było ze mną. Wiem, że do nieba to jestem takie ziółeczko, że tak od razu mnie nie wezmą. Do piekła, no to tak sobie myślę. Księdza do piekła, to tak głupio trochę. Poświęciłem się kiedyś dla Boga, a teraz do pieka jeszcze pójdę. No i wiecie co? Jest to super wyjście. Poczekalnia dla takich niedoczyszczonych grzeszników. Czyściec. Niech się wyczyszczą. Wielkie kłamstwo Kościoła. Wielkie oszustwo. Wielki na tym się robi interes do dzisiaj od setek lat. Tak nieraz to mówię tak dla obrazu. Gdybym otworzył kasę oszczędności i wam taką do propozycję. Słuchajcie, wpłaćcie mi pieniądze, a za 5 lat oddam wam zyskiem 10-krotnym. Wpłacilibyście mi? No tak czy nie? No pewnie, że tak. No wpłacę 10 razy więcej, to wiecie, nie ma takiej inflacji jeszcze w Polsce, żeby
żeby tego, no każdy by wpłacił. Ale gdyby na tej umowie była taka mała gwiazdka i, takie, i taka informacja, ale nie wiem, czy mam wypłacę. To wpłaciłbyś mi? No nikt taki głupi nie jest. A w kwestii czysta dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Nikt nie daje ci żadnej gwarancji, że kiedykolwiek, ktokolwiek stąd, stamtąd wyjdzie, a wszyscy biorą kasę. Pomyśl o tym. Jeżeli nie dowierzasz, proszę cię, pójdź do księdza na parafii, powiedz, proszę księdza, babcia mi umarła, czy prababcia mi umarła, to będzie pewniej. Prababcia mi umarła i chyba jest w czyśćcu, bo taka nie była święta. I mam pytanie, czy jak dam na tę mszę, czy ta msza wyciągnie już z czyśćca? To wiesz, co ci ksiądz powie? Wiesz, no ja nie wiem. Prawdopodobnie ją wyciągnie, ale nie ma gwarancji. I teraz, jeżeli ją wyciągnie, no to dobrze, to twoja ofiara się nie zmarnuje, bo pomoże innym duszom czyśćcowym, żeby szybciej wyszły. No a jeżeli jeszcze jej brakuje, no to jej się to przyda. A więc najlepiej sobie kup taką mszę wieczystą, czy gregoriańską, czy jakąś inną, dobrze zapłać, no tego nie powie oczywiście, złóż właściwą ofiarę i nie martw się. Jakoś to będzie. Dzięki za takie zbawienie, jakoś to będzie. Rozumiemy to? Moi drodzy bracia i siostry, tak ważne jest to, abyśmy naprawdę trzymali się Bożego Słowa. I kiedy to pytanie padło od Ducha Świętego, powiedziałem, Boże, ja nie wiem. I Duch Święty mi pomógł. Powiedział, gdybyś tej nocy zmarł, jesteś zgubiony na wieki. I wiecie, kiedy to Bóg mówi do ciebie, to się kończą żarty. Ja się wtedy bardzo przeraziłem. Bardzo się przeraziłem. Boże, i tak sobie pomyślałem, nie chcę zmarnować wieczności za krótką chwałę w doczesności. Nie zrobię tego. I to była noc mojego nawrócenia. Noc, kiedy potem przez 3 dni miałem taki czas pokuty, wyznawania grzechów. Wtedy się nowo narodziłem i wtedy już wiedziałem, że nic mnie nie zatrzyma. Że tylko będzie kwestia czasu, kiedy opuszczę Kościół. Ponieważ nie da się tego połączyć. Po prostu nie da się. Przerażają mnie, to prawda, prawdziwe słowo, przerażają mnie próby w niektórych kościołach ewangelicznych łączenia katolicyzmu z nowonarodzonymi. Nie da się. Nie da się. Tam jest zbyt dużo nieprawdziwej, niebiblijnej nauki, żeby to połączyć. Nie da się. Naprawdę. Naszym zadaniem jest głosić Ewangelię, aby ludzie byli zbawiani, a nie przyklepywać ich stan, mówiąc, nie martw się, jakoś to będzie. To nie będzie jakość. Jakoś. To będzie byle jakoś, dokładnie. Dokładnie tak. A więc, moi drodzy, kiedy już taką decyzję podjąłem, poszedłem do mojego proboszcza, powiedziałem, to był taki jeszcze, to był chyba końcówka lutego, to trochę trwało wszystko jeszcze. Pod koniec lutego poszedłem, mówię, proszę księdza, ja odchodzę z kościoła. Był bardzo fajny proboszcz, już nie żyje, naprawdę fajny gość. Miał takie grube okulary, miał takie, przez to takie duże oczy. I te oczy były jeszcze większe, wiecie, kiedy mu to powiedziałem. Mówi, co ksiądz robi? Ja mówię, no już podjąłem decyzję, będę wychodził. Ale dlaczego? No i pogadaliśmy chwilę. Mówi, dobrze, to ja zadzwonię do biskupa, żeby się ksiądz spotkał z biskupem, porozmawiał. Mówi, dobrze. Napisałem wtedy sobie takie pismo, taki list rezygnacyjny, w którym napisałem, w co wierzę i w co nie wierzę. Pojechałem do biskupa, mieliśmy taką rozmowę prawie godzinną, 40 kilka minut, dokładnie 45. I wiecie, im było bliżej Legnicy, tym czułem, jak niebo nade mną jest cięższe. Presja. Jejku, jak ja to sobie z tym tam poradzę. I dojechałem do Legnicy. Biskup mnie przywitał. I w tym momencie, kiedy przekroczyłem próg, jakoś tak nabrałem takiej wewnętrznej też siły, odwagi, poszedłem. Zaczęliśmy z sobą rozmawiać. I to, co było takie niesamowite w tej rozmowie, to, że ten człowiek przez 45 minut ani razu nie spojrzał mi w oczy. Patrzył się w 3 punkty. Na biurko, w okno i na sufit. I tak cały czas on rozmawiał. I w końcu tak mnie słucha. Mówi, wiesz co, ty masz chyba schizofrenię. Ja mówię, no nie będę księdzu udowadniał, że jestem zdrowy. Wiem, co robię. No dobra. A co zrobimy z celibatem? Trzeba pisać do papieża, co nie, żeby mnie zwolnił. Ja mówię, proszę księdza, Biblia mówi, że jeżeli nas Jezus uwolnił, to prawdziwie wolnymi jesteśmy. Ja nie poczuję papieru od papieża jeszcze. No to już całkiem sobie pomyślał, że jestem ten.
pożegnaliśmy się i moja historia się skończyła w tym momencie z Kościołem Rzymskokatolickim, z jego oficjalnymi strukturami. I pamiętam, kiedy wracałem do już z powrotem do Boguszowa Gorscy, bo tam mieszkałem jakiś czas, po prostu w moim sercu była radość i wiecie, czułem się tak, jakbym się urwał z łańcucha. Po prostu to było niesamowite. Mam taki zawsze obraz, jak jeździłem na wakacje do mojej babci, tam był taki piesek, Czarek, on był zawsze na łańcuchu, ale były dni, kiedy się z niego zerwał. Przez 3 dni go nie było w domu. I wiecie, po 3 dniach wracał szczęśliwy, przemęczony i pokornie dawał się zawiązywać znowu na łańcuch. I kiedy wracałem do domu, to właśnie ta myśl mi wstała w głowie. Jejku, Boże, zerwałem się z łańcucha, ale nie dam się znów przywiązać. I to już trwa 13 lat. I potem zaczęła się już kolejna historia, jeżeli chodzi o moje życie. Trafiłem do Janowic Wielkich, tamtejszy zbór, który prowadzi pracę z uzależnionymi, przyjął mnie, co sprawiło też na wsi taką plotkę, że jestem alkoholikiem, pijakiem, no i taki tam jeszcze kilka innych epitetów. No ale nie miałem wyjścia, po prostu nie miałem gdzie mieszkać, to tam pojechałem. Najgorsze było to w tym wszystkim, że jako ksiądz, może się ktoś urazi, nie cierpiałem alkoholików. Prawdą było to, że jeszcze w seminarium, kiedy byłem, w takim porywie serca, złożyłem taki ślub dla Marii, że nie będę nigdy pił, a więc byłem zadeklarowanym abstynentem. I temat pijaństwa, alkoholizmu był dla mnie obcy, a alkoholików po prostu nie cierpiałem. I był taki moment, kiedy pamiętam, jak z plebanii wyrzuciłem własnoręcznie, wstyd się, ja się nie chwalę, tylko mówię, jaka była prawda. Wywaliłem takiego pijanego gościa, kiedyś za drzwi, powiedziałem, nie przychodź tu więcej. Po prostu nie cierpiałem tych ludzi. I wiecie, kiedy dowiedziałem się, że mogę jechać do Janowic, to byłem, chwała Bogu, ale kiedy dowiedziałem się, że tam jest ośrodek dla uzależnionych, powiedziałem, jejku, dlaczego w takie miejsce? I żeby było jeszcze ciekawiej, pastor, który mnie tam zawoził, mówi, słuchaj, wiesz co, tam ci będzie dobrze, bo tam mają wspólne wyżywienie, no chyba będziesz musiał razem z nimi jeść obiady. I mówię, jejku, już to, wiecie, same czarne obrazy. Pijani, śmierdzący, zarośnięci, i jemy razem, pewnie jeszcze z jednej miski. To już było dla mnie zbyt dużo. I mówi, wiesz, i chyba, nie wiem, czy tam jest miejsce dla ciebie, ale chyba będziesz musiał spać z jednym z nich w jednym pokoju. Ja mówię, Boże, dlaczego? Ale byłem w takiej sytuacji, że nie miałem wyboru. Pojechaliśmy do Janowic, na miejscu okazało się, że nie jest tak źle, że to prawdzie byli alkoholicy, że są na terapii, że nie są pijani, że są całkiem mili. Mówił o Panu Jezusie. Wszyscy razem jedliśmy tam posiłki z całą kadrą, a więc nie było tam lepszych, gorszych. Dostałem własny pokój do dyspozycji, także nie było tak źle. I wiecie, zaczęła się taki czas w Janowicach, 6 lat tam usługiwania. W międzyczasie nauczyłem się trochę na temat alkoholizmu, trochę nabyłem doświadczenia. I jakoś tak się dziwnie dzieje w moim życiu dalej, że co jakiś czas Bóg mnie używa w zwiastowaniu słowa czy usługiwaniu dla takich osób uzależnionych. Wczoraj też tutaj właśnie miałem możliwość być. Nie wiem dlaczego, co ma ksiądz przeszłość księżowska z przeszłością pijacką wspólnego, ale widać ma. Bóg chce mnie używać. Chwała Bogu za to. Wiecie, to co przeżyłem w Janowicach, to przede wszystkim to, że przestałem zwracać uwagę na przeszłość. Wiecie, dla Boga nie ma to znaczenia, czy ktoś był alkoholikiem, narkomanem czy księdzem. Żadnego. Wszyscy byli na tej samej drodze i wszyscy szli prosto do piekła. I wiecie, kiedy wtedy był taki pierwszy raz, kiedy słuchałem świadectw tych ludzi nowonarodzonych, którzy oddali swoje serce Bogu, których Bóg uwolnił z alkoholizmu, kiedy słuchałem ich świadectw, po prostu w moim sercu coś zaczęło się dziać. Czułem się zawstydzony, że miałem taki osąd do nich. I tak sobie siedzę, mówię, jejku, to są moi bracia w Chrystusie. Wcale od nich nie jestem lepszy. Pamiętacie? Wszyscy byliśmy z jednej drogi. Można by tak rzec, kochani, nie wynośmy się zbyt dużo w naszym myśleniu, bo my wszyscy pochodzimy z odzysku. Amen? Wszyscy, jak tu jesteśmy. Dlatego, że nasze stare życie, czy było tak zwane porządne, czy najgorsze, i tak prowadziło prosto do piekła. Bo Biblia mówi, nie z uczynków, ale z łaski Bożej zbawieni jesteśmy. I wiecie, tam pobyt trwał 6 lat. Tam ożeniłem się, tam się urodziło nasze pierwsze dziecko, Oskar.
całe szczęście, że 3 lata po ślubie, bo oczywiście kiedy był ślub, to wszyscy gadali na wsi, że żona jest w ciąży. Po 2 latach z kolei gadali, że Bóg nas przeklął, bo nie możemy mieć dziecka. Także ja jestem już na tysiące sposobów przygotowany interpretacji. Akurat to mnie nie interesuje. Nie? Także z urodzinami Oskara było takie fajne świadectwo też, jeżeli chodzi o moc Bożego Słowa. Zachęcam, jeżeli są proroctwa, nie lekceważmy ich, badajmy je, a wierzę, że wielokrotnie Bóg przez nie mówi. Otóż pierwszy rok naszego małżeństwa był taki, że daliśmy sobie taki rok szabatowy, a więc luz, żadnych pieluch, żadnych dzieci. Zresztą już byłem pan po 30 i wiecie, w ogóle mój start jest dosyć późny. Ja mam dopiero dziecko, które ma 10 lat, a moi koledzy z klasy, tam gdzie mieszkam, w tym samym mieście zresztą, jestem pastorem w Świdnicy, moje rodzinne miasto, mają dzieci już po 20. I pamiętam, jak kiedyś spotkałem na ulicy mojego kolegę z podstawówki i mówię, słuchaj, cześć Rysiek, co tam u ciebie, wiesz, odwiedzę cię, ja wezmę swojego chłopaka, ty swojego, razem się pobawią. On taki jest wysoki. Tak się patrzy na mnie i mówi, słuchaj, ale mój ma 17 lat. Aha, okej. Okay. Nie pomyślałem o tym. Ale dzięki temu jestem jeszcze taki w miarę młody tatuś, jeżeli chodzi o dzieci nas odmładzają, czy mnie odmładzają. A więc po tym pierwszym roku zaczęliśmy myśleć o dziecku. I nic się nie działo. To kupiliśmy sobie takiego pieska, żeby było coś w domu. Minął 2 rok, nic się nie działo. I wiecie, byliśmy potem na badaniach. Okazało się, że żona musi mieć operację tam. Miała cystę na jajniku i przez to nie mogła być w ciąży, nie? I dopiero po tym, na 3 rok, urodziło się dziecko. Ale rok przed jego urodzinami byliśmy na takiej grupie domowej i jedna ze sióstr miała proroctwo. I powiedziała tak, za rok o tej porze będziecie bawić dziecko. O, tak jak chrześcijanie. No, chwała Bogu. Zobaczymy, jak to jest. Z kolei 2 miesiące później na takiej konferencji dla małżeństw człowiek z Kanady, też tam był taki brat, usługiwał i też miał słowo prorocze, mówił o tym, że w tym czasie będzie już dziecko, co nie? A my 2 raz, to już jest, wiecie, jak już 2 raz coś brzmi, to trzeba się na ten temat zastanowić. I powiem wam, że Oskar urodził się dokładnie rok po tym pierwszym proroctwie. W lutym, w połowie lutego, także Bóg wypełnił to słowo. Także potem 3 lata później urodziła nam się drugie dziecko, córeczka. To było takie moje marzenie zawsze mieć, zawsze, odkąd się ożeniłem. Dobre, nie? To tak na marginesie. Wiecie, kto to jest ksiądz? Ksiądz to jest taki człowiek, do którego obce dzieci mówią ojcze, a własne wujku. To tak na marginesie. Ale kiedy chcieliśmy, żeby się właśnie, modliliśmy się o córeczkę i Pan nam dał Oliwkę. Mamy 2, 10-letniego syna Oskara i Oliwkę. No i właśnie kiedy urodziła się Oliwka z kolei, to był 2001 rok i to był już rok, kiedy Bóg nam otworzył drzwi do służby w Świdnicy, w zborze w Świdnicy. W moim rodzinnym mieście jesteśmy naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy jest moja stara była parafia, w której kiedyś byłem klerykiem. Przez to, że mam taką przeszłość, nie mamy żadnych kontaktów z miejscowym biskupem świdnickim, który był kiedyś moim wychowawcą w seminarium. Także, ale działamy swoje i tam już dzięki łasce Bożej jesteśmy 7 rok. Także co będzie dalej, nie wiem. Wiem jedną rzecz, że Bóg jest Bogiem wiernym, że Bóg kiedykolwiek co mówi, mówi zawsze do twojego życia, napełnia ciebie i na koniec, żeby już patrzył, że jest 12 godzina, jejku. Ale nie było nudno, co nie? Chwała Bogu. Najważniejsze jest to w moim życiu i to zawsze mówię na każdej ewangelizacji, na każdym świadectwie. Nie zamieniłbym najtrudniejszego dnia w nowym życiu, gdyż takie są, amen, są takie dni w naszym życiu? Nie zamieniłbym takiego dnia na najlepszy w starym. Wiecie dlaczego? Nie ma żadnego porównania. Od 13 lat służę Bogu z czystym sercem. Od 13 lat wielbię Go. Od 13 lat wiele razy On dotyka mego serca. Coś, czego nigdy wcześniej nie miałem. Wiecie, pokój w sercu i taka, co jakiś czas to Bóg we mnie rozpala taką radość wręcz, że pewnego dnia spotkam się z Nim. Wreszcie Go zobaczę na własne oczy.
bez lęku i strachu, ponieważ wiem, komu zaufałem, wiem, komu zawierzyłem i wiem, że nie ma lepszej drogi jak za Jezusem. Amen. Niech Was Pan błogosławi.